Zapraszam do Akademii Matematyki Piotra Ciupaka. Link w opisie. Okrąg opisany na trójkącie równobocznym ma promień 12. Wysokość tego trójkąta jest równa, czyli mamy taką sytuację, jest trójkąt równoboczny. Załóżmy, że to jest trójkąt równoboczny. Mamy na nim opisany okrąg. Czyli jakoś tak. I wiemy, że promień tego okręgu opisanego ma długość 12. My musimy wiedzieć, że promień okręgu opisanego, czyli duży promień, to są 2 trzecie wysokości trójkąta równobocznego i ta informacja jest w tablicy. Zatem podstawiamy sobie 12 za promień, to się równa 2 trzecie naszej wysokości. Mnożę razy 3, czyli 36 to są dwie wysokości i dzielę sobie przez 2, 18 to jest poszukiwana przez nas wysokość, czyli odpowiedź A.